Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy ten dzień. Srey od sprzątania, a ja od kawy, od słuchania podcastów na YouTubie, no i robienia swoich rzeczy. Teraz też film złożyłem, wrzuciłem i działam, nie? Później pranie będę robił. Oczywiście coś ugotujemy. Słuchajcie, zapraszam na mój drugi kanał, bo tam się więcej dzieje. Naprawdę tam się zaczęło dziać. Adam Machaj, Machaj TV, link pod spodem, bo tu filmy na razie na przetrwanie, ja to mówiłem. Za niecały miesiąc otwieram knajpę, przynajmniej się wyprowadzam i będę w procesie otwierania knajpy. Filmy będą dużo ciekawsze. No na razie nigdzie nie łażę, nie baluję, nie spotykam się zbyt wieloma ludźmi, tak więc te filmy są siłą rzeczy nudniejsze. Robię jakieś zakupy online w Chinach. I tak jak mówię, rozkręcam drugi kanał. Zapraszam Was i zasubskrybujcie tam. Dajcie komentarz, lajka, dzwoneczek pod drugim kanałem i tam oglądajcie, bo jest ciekawie. A tutaj ciągniemy, no tak jak mówię, żebyśmy byli w kontakcie, żeby był jakiś update, żebym nie stracił weny i żeby te algorytmy cały czas się ruszały, pomimo że zdaję sobie sprawę, że nie jest zbytnio ciekawie, ale zaraz przejdziemy do jakiegoś gotowania, więc urozmaicimy. Może ktoś nas odwiedzi, a może i pojadę dzisiaj do Krzycha czy gdzieś, zobaczymy, nie? Słuchajcie, Srey kombinuje jakiś... co to jest? Aha, to jeszcze z wczoraj, co miała. Kimchi od Marcina, kurczak z imbirem i co tam ma jeszcze? Pomidor, no niech ma, niech je. Słuchajcie, Srey już schodzi z palca ten stygmat cały. Tak jak Wam mówiłem, w poprzednich odcinkach, kto nie oglądał, to wyjaśnię, była na wyborach i farbowali palec, którym się oddawało głos, no żeby nie było oszustw wyborczych, podwójnego głosowania. Także tak to wygląda. A za oknem tak się prezentuje miasto. Już niedługo, 3 tygodnie i nas tu nie ma. Kto nie ogląda na bieżąco, informuję. Jedziemy do miasta Sihanoville nad Zatokę Tajską, bardzo blisko plaży. Otwierać knajpę, restaurację. Miejsce będzie też do przyjmowania gości na noc, ale tylko raczej znajomych będę przyjmował. Słuchajcie, June ma przyjechać, ale zobaczcie, co się dzieje. Z dnia na dzień coraz gorzej. Totalne oberwanie chmury. Myślałem, że już gorzej być nie może. O, jest gorzej. Nawet nie ma jak na balkonie zajarać, więc wyszedłem sobie na klatce, na schodach siedzę, jak blockers. Słuchajcie, z okazji, że przyjedzie June, robię kurczaki, 3 łódka, akurat jest nas 3, i nadziewam je czosnkiem, czyli kroję czosnek w takie mniejsze ząbki, później nacinam te kurczaki, o, w ten sposób, i te ząbki pakuję do środka, one się wtedy ani nie przypalą, a będzie wspaniały zapach, takie ze 4 na taką jedną nóżkę. A później Wam pokażę, jak dalej będę gotował. Pomyliliśmy pieprz, myślę, że jest ok. Nie chcę już mieć takiego pyłu, tylko coś takiego jest ok. Czy jeszcze? One more time? I don't know. One more. Not a little bit, not too much. Tak jak wiecie, ci co oglądają, że mam tylko taki palnik i tylko taką jedną patelnię, niestety. Dobra, zaczynamy te kurczaki, bo one się dłużej będą robić, to nie będziemy czekać, aż June przyjdzie, żeby tu nie siedziała. Oczywiście na mniejszym płomieniu damy, niech one sobie dochodzą. Resztę tego czosnku damy na sam koniec. Słusznie mi kiedyś widzowie zwrócili uwagę, bo się przypali, nie? Bo się przypali i nie będzie to dobre. Zaczynamy od tej strony. No. Odrobina pieprzu, później będziemy jeszcze doprawiać, tam jeszcze pieprz z solą, które ziarna się nie zmieliły. Niech to się robi. Później jeszcze brokuł dorzucę na końcu ze smażenia, żeby było coś z warzyw. Do smażenia sobie zimne piwko polałem z pianką na 2 palce. Należy mi się. Także zdróweczko naszych widzów, szczególnie patronów. I działamy. Kurczęta obróciłem, przyrumieniły się lekko. Lekko jeszcze dosolę. ale nie za dużo. Rotacyjnie będę tak stawiał, żeby się też od tej bocznej strony przypiekły lekko. Przyszła Srey nie przeszkadzać, więc ją pogoniłem. No bo ja wiem, kiedy przerzucałem na którą stronę, który kawałek, a ona nie wie. Więc no, nie zrobi tego tak dobrze jak ja. Słuchajcie, June przyjechała, Srey pojechała po nią na dół. Ja umyłem ten brokuł i zawsze sobie coś tam odkroję, żeby zjeść na surowo. Smażone brokuły mniej zdrowe niż surowe, nie? Kurczok nasz dochodzi już do siebie, bardzo złocisty, taki nie przedobrzyłem tym razem, jest ok. Pamiętajcie też, że te łodygi, tego głąba od brokuła też się zjada i ma takie same właściwości jak i ten kwiatostan tutaj, także warto nie wyrzucać tego, trochę zesmażyć. Ja sobie trochę zjem na surowo, bo to zawsze zdrowie. Ja przy gotowaniu mam tendencję do przedobrzania, czyli za dużo czegoś wrzucę, więcej soli, przestrzelę wielkość garnka do tego, co przygotowałem. Zawsze jest czegoś za dużo, później ciężko to odkręcić, ale też czasem można, tak? Jak się za dużo zrobi, to się większy garnek bierze, rozcięcia się, że tak powiem, te sprawy, ale jak się da za dużo soli do mięsa czy coś, no to później, czy do ryby, to no to już ciężko to wyciągnąć. Także dzisiaj delikatnie, na delikatnym płomieniu, jak najdłużej, żeby to doszło, te mięso przy kości samej, także będziemy jedli zaraz. No i co? Wyrabiam się, co? Słuchajcie, to jest moje przyozdobienie, może nie jest perfekcyjne, bo tu powinno bardziej wychodzić, wtedy ten talerz się staje większy, ale tak, tutaj położę te nóżki, jeszcze trochę soli, pieprzu na te sprawy tutaj, także czekam na dziewczyny, później zesmażę z tymi łodygami, z tym wszystkim, co mi zostało, ryż, który one przyniosą z czosnkiem, no i co, i będziemy jedli, nie? Dobra, już jest popieprzone, posolone, zawiadą kurczaki i robię ryż. Słuchajcie, przestało padać, zobaczcie, jakie piękne niebo tutaj jest, te chmury jak się poukładały. Co możecie wyczytać z tego, może jakieś przeznaczenie, może to jakiś znak? Dobra, wróciły, tak więc zaraz będę podawał jedzenie. Jest i June, say hello. Hello, how are you? Dobra, i to jest mój obiad dla 3 osób. Tutaj. Trzeba tak jakoś położyć. Dobra, i teraz wrzucam warzywka, nawet zapomniałem. To jest... I to zrobimy z ryżem. Będzie mocno na zielono dzisiaj. Czyli wpierw zasmażamy ryż. Znaczy, że smażamy warzywa, a później dorzucamy ryż. Ryż mamy kupiony, już ugotowany. Mało to. Ryż wrzucony, teraz go trzeba z tym wymieszać, tak? I przysmażyć. W międzyczasie one muszą coś po swojemu zawsze zrobić, więc te oystery kupiły, sosiki i kurczak, którego mój jest lepszy. Dobra, moje rzeczy się tutaj smażą. I dosłownie odrobina sosu sojowego, bo on jest mocno skoncentrowany. No może trochę za mało, żeby nie przelać, bo wtedy się wszystko zepsuje. Okay. Obydwa dania uważam za zakończone, można jeść, próbowałem. Także mamy ryż smażony z jajkiem i bez jajka, tak? Z warzywami i tutaj mamy kurczaka, one też coś tam jeszcze mają. Dobra, i oto moje dania w całej okazałości, tak więc stawiam na stół. No i dobra, June, welcome. A ja idę na fajkę, teraz muszę sobie przerwę zrobić, niech one jedzą. Co za śmieszkowanie. Słuchajcie, my w międzyczasie zrobiliśmy live'a, a Srey znowu przygotowała jakieś jedzenie, czyli te, jak to się mówi, tosty, tylko ona bez sera to robi tam na ostro po swojemu, tutaj kimchi. Dobra, słuchajcie, my zrobiliśmy live'a, zjedliśmy, napiliśmy się po piwku, a June, you still didn't finish your beer. I June chce uciekać już. Umbrella, raining. Nie może się nic zmarnować, ani kropla. Okej, okay, see you. Weź ją tam odprowadź i o. See you, June. Thank you for coming. And so tomorrow we visit you. Yes? Tomorrow we visit. Oh, okay. Dobra, Srey wróciła, June pojechała, a ja zaraz to zrobię. Tosty, ale z serem żółtym, czaderem. I cebula musi być. A do tego pomidor i ketchup. Po polsku. No, a już mi ładnie tam się przypieka. Jeszcze sobie wziąłem takiego pora. Tutaj mam pieprz oczywiście na tych. Tworzymy, żeby trochę odparował. Pięknie. Skierczy. Taka dzisiaj oto kolacyjka. A teraz mi wchodzi smoczy owoc na różowo.